No cóż, więc pogadamy może o sprawie, może nam no Lana coś o tym powie. Jest coś, o co powinieneś wiedzieć od samego początku. Czyli? Podejrzany w tej sprawie przyznaje się do winy. Ha? Ale czekaj, ale podejrzanym jesteś? Podejrzanym jesteś? Jestem ja. Ja to zrobiłem. Cóż, panie Wright? Cóż, więc czemu nie zacząć od powiedzenia mi, co się dokładnie stało? Przestępstwa doszło wczoraj, 21 lutego, o godzinie 5.15 po południu. To jest całkiem specyficzne. Nie wiem, co to jest. Byłam chyba widziana przez świadka. Świadek widział, jak popełniałam przestępstwo. To było trochę, no, w tym jeszcze nieszczęście, czyż nie? Do zdarzenia doszło w podziemnym parkingu przy biurze prokuratorów. Ciało było znalezione w bagażniku jednego z moich podwładnych, coś takiego, podrzędny, nie wiem. Może podwładny byłoby lepszym słowem. Biuro prokuratorów, ha? I to w bagażniku samochodu twojego podwładnego? Klasowe. Byłam aresztowana na miejscu. I złapana red-handed, nie wiem, czerwone ręce, nie wiem, może ma taki związek, że miała detektyw w krwi, coś takiego, nie wiem. O, rany. Okej, więc... No mamy informację o tym, że Lana się przyznaje do winy, jednak Emma wierzy w to, że ona tego nie zrobiła, więc no komu wierzyć jednak? A pogadamy może jednak o ofierze, kogo zabiła Lana niby? A może nie zabiła, tylko że ona uznaje, że zabiła? No też nie wiemy tak do końca. Więc kto był ofiarą? Pewien badacz dochodzący z Wydziału Policyjnego. Chyba odpowiednim pojęciem byłoby detektyw. Detektyw? Do śmierci doszło z powodu utraty krwi. Był on tknięty raz w brzuch. Przez ciebie? Śmierć nie była natychmiastowa, ale rana była fatalna. Rozumiem. Pozwól, żeby się powtórzę, pani Wright. Ofiara była detektywem. Wiesz, co to znaczy? Czyż nie? Więc co pani Wright? Co to znaczy? Cóż, co znaczy? No jak ona skończy za nas? Że Wydział Policji będzie im szczególnie zależało na tym, żeby mnie uznać za winnego. I zrobią oni wszystko, żeby to zrobić. Ta sprawa robi się gorsza i gorsza ze wszystkim, czego się dowiaduje. No tak. Więc, no pogadamy może jeszcze właśnie o niej samej, o Lanie. Właśnie, kim? Właśnie, ty jesteś szefem prokuratury? To się zgadza. Jestem odpowiedzialna za rozpatrywanie wszelkich spraw, które są jakby no prowadzone przez moich prokuratorów w tej dzielnicy. Upewniam się, że prokuratorzy wykonują swoją robotę poprawnie. To są moje odpowiedzialności i obowiązki w skrócie. To jest okropnie duży skrót. No, czy ja wiem, Phoenix, trochę przeżywasz. Jednak wciąż, jestem trochę zaskoczona. A czy bym pomyślała, że ty byś poznał szefa prokuratury w tej dzielnicy, pani Wright? Ha? Właściwie to dla mnie jest raczej niemożliwe, że ty byś mnie nie poznał. Lana? Co się stało z twoją ręką? Właśnie widzimy, jej prawa dłoń jest owinięta w bandaż. O, to... pocięłam się przez przypadek. Kiedy go dźgnęłam, oczywiście. Ha? Chyba nie jestem zbyt dobra w byciu kryminalistką, tak przypuszczam. Jak mam z tym... Jak mam tego bronić? No, więc może zmienimy temat. Wiesz, kiedy była ona w tej samej klasie, a to w tej samej szkole co Mia, czyż nie? Kilka klas ponad nią. Okej, więc no pogadamy jednak o tym właśnie, skąd Lana zna Mię. Ale właśnie, skoro jest szefem prokuratury, to tym bardziej chyba powinna wiedzieć o tym, że Mia nie żyje naprawdę. No nie, to jest kolejne dla mnie zaskoczenie, że Lana nie wie o śmierci Mii jednak. O cóż. No więc byłaś w tej samej szkole co Mia, czy to prawda? Kilka klas nad nią? Chyba Emma ci też to powiedziała, czyż nie? Cóż, a czemu nie? No przyciągnęłam go tutaj z jego biura. Właściwie to na to wygląda, że on ma niewiele wspólnego z Miją. Hej! No właśnie, to też nie są zbyt miłe słowa od Lany skierowane do Phoenixa. To było w szkole prawa. Była na trzecim roku i ona była, nie wiem co do końca znaczy, auditing the class, nie do końca, ale po prostu wiemy, że była ona kilka klas mija pod Laną, z tego co się orientuje.
Była jednak ona inna od pozostałych studentów. Inna? Była silna. Ona by zrobiła wszystko, żeby stać się prawnikiem, obrońcą. Wszystko! To prawdopodobnie z tego powodu... I właśnie nie, czy to ona była do mnie ona mnie przyciągała, czy ja ją przyciągałem, czy coś takiego, nie wiem. Przepraszam? Przyciągała intelektualnie. Ona była na szczycie swojej klasy w szkole. Byłam tam najlepsza. O! Ja też sobie dobrze radzę w szkole, tak w ogóle. To brzmi kompletnie inaczej, kiedy Emma to mówi. A więc, panie Wright, przepraszam. Otóż, jak możesz jasno zauważyć, jak jasno widzisz, ja się przyznaję do winy. Chyba jest bezpiecznie powiedzieć, że nie ma mowy, że możesz się wziąć na siebie tą sprawę. Nie ma żadnej mowy. Ale Lana! Ty zawsze taka byłaś, czyż nie? No i widzicie, znowu ta smutna muzyka jednak. Nigdy nie myślisz o innych, tylko o sobie. Ja wiem, że tego nie zrobiłaś, Lana. Po prostu wiem. Więc jak możesz mówić, że to zrobiłaś? Jeżeli ja cię stracę, to będę samotna. Ja nienawidzę cię, Lana! No oczywiście, chłodny... Znowu Lana tak chłodno zachowała, tak po prostu się odrzuciła plecami, jakby, nie wiem, się pogniewała, czy co. Panie Wright? Co tak? Chyba nasza dyskusja się kończy tutaj. Resztę pozostawiam tobie. Masz na myśli, że chcesz moich serwisów jako, twojego obrońcy? Nie trać czasu. W końcu twój klient cię przyznał do winy. Ta sprawa jest zakończona. Jasne. To, zrobię co w mojej mocy, żeby dojść do sedna tej sprawy. Tak, Lana się przyznała do winy, oczywiście, ale coś tutaj nie pasuje. To ten widok ten widok tych oczu Emmy. Tak, ten smutny widok jednak. Jest coś... Jest chyba o coś więcej tu chodzi i ja się dowiem o co. Znaczy ja wiem, tylko fakt, że po prostu Emma tak wygląda na taką smutną, że... Czy to jest dowód, że Lana nie zabiła? Tak naprawdę, no kto wie. Tak mi przykro, panie Wright. Ha? Co do czego? Moja siostra, ona nie zawsze taka była, wiesz? Po prostu się nie spodziewałem, że będę znowu bronił jakiegoś prokuratora. Ona się bardzo zmieniła. Kiedyś była taka uprzejma i zawsze się uśmiechała. Wszyscy ją lubili. Rozumiem. Przepraszam, ale mam kłopoty z sobie wyobrażeniem tego. A więc, co się z nią stało? Nie jestem tak do końca pewna. Myślę, że może ona... A może nie? No właśnie, Felix, brzmiałby coś tutaj jeszcze innego się... Znaczy, jest coś, co jakby wykracza poza proste naukowe wyjaśnienie. Dobra, więc może sprawdźmy ten parking podziemny przy biurze prokuratorów, okej? Okej, no rzeczywiście, więc możemy teraz iść do miejsca zbrodni, którym jest podziemny parking przy biurze prokuratorów. Tam doszło do zabójstwa. Okej, to jest to miejsce. Więc to jest ten parking, gdzie do tego doszło. Chyba ciągle dochodzą. Zobaczmy, że moja pierwsza wizyta do biura prokuratorów będzie ona wyglądała tak. Hej wszyscy! Dobra robota, tak trzymać! Hej, co ty sobie myślisz? No cóż, będą wkrótce oni moimi współpracownikami za 3 lata. Chyba nie boli, jak powiem cześć. Właściwie to trochę boli, wiesz? Właściwie to prawnicy nie mają wstępu, nie powinni oni badać się miejsce zbrodni. Nie chcę się za bardzo wyróżniać, wiesz? Hej, tutaj. Oczekujecie na bycie niezauważonym tutaj, partnerze? Partnerze? Oj, co my tu mamy, jakiś cowboy? To co my tu mamy? A to wygląda, że Bambina ucieka z rancha, nie zamierza nic dobrego. Budziska muszę się nauczyć, jak trzymać swoje psy na smyczy, partnerze? Pan Marshall! Marshall? Na mnie bardziej wygląda jak szeryf. No popatrz, Bambina, wiem jak się czujesz. Ale to jest złoto uderzenie mojego gangu, widzisz? Uderzenie? Coś takiego? Nie wiem, jak to tak mniej więcej tłumaczy. Nie wiem, czy to jest poprawne, oczywiście. To jest nasze miejsce, nasze terytorium.
i ta kopalnia złota jest do wody. Jeżeli będziesz odtykać sobie łapami to co nasze, to pożałujesz tego, partnerze? Czy wiesz coś, nika kto za pustyni, chcesz wiedzieć? O czym ty jakoś w ogóle mówi? Tak, trochę się trudno tłumaczyć jego wszystkie kwestie, teksty w ogóle, ale jednak spróbuję. No to wy możecie podawać do domu. Szerokiej drogi, Bambina. Okej, więc ktoś chyba jednak nas tutaj nie do końca chce na tym miejscu zbrodni. Czy ten Hombre jest twoim przyjacielem? Tak, jest detektywem. Który myśli widocznie, że jest szeryfem z Dzikiego Zachodu. Okej, ale jednak mimo wszystko spróbujemy tutaj zobaczyć co jest na miejscu zbrodni tutaj na parkingu. Może coś znajdziemy, jakieś ciekawe rzeczy. Na przykład tu widzę coś leży na podłodze mniej więcej. Sprawdźmy to. Co to jest? Portfel? Przepraszam, panie funkcjonariuszu? Czekaj, co ty robisz, panie Wright? Co ja robię? Właśnie znalazłem ten portfel, więc przekazuję go policji. Nie wierzę w to. To jest naprawdę podstawowe. Wszystko na miejscu zbrodni jest dowodem. Tak, wszystko. Jeżeli powiesz może, nie, że ten napis security na górze jest dowodem, że te lampy są dowodem, że ta brama jest dowodem może. Może, że jeszcze, że ty jesteś dowodem, nie wiem. No proszę, podajcie do tego naukowo, może co? Po prostu włóż to do swojej kieszeni. Jaki cel to jest naukowe podejście? Dla mnie bardziej brzmi jak złodziejstwo. Ale jednak, Phoenix jednak posłuchał Emmy i włożył portfel do swojej kieszeni. Tak to będzie niby, dowód, który nam się przyda później. No, wzywają mnie obowiązki w moim młodym wieku. Proszę, nauczyć się jak badać dowody w szczegółach, okej? No, widzę, że jej oczy tak błyszczą, więc mogę powiedzieć, że ona czeka na ten moment od jakiegoś czasu. Okej, teraz, więc popatrz na zapisy sądu. Okej, teraz ona coś tam robi, tego nie widzicie. Okej, teraz, właściwie to będzie pierwszy raz, kiedy w tym let's playu zobaczycie dolny ekran Phoenix Wright w tej grze. Bo, tak naprawdę epizod 5 to jest właściwie jeden epizod w tej grze, w którym ten dolny ekran rzeczywiście będzie mieć czasami takie, całkiem niemałe znaczenie. Na przykład teraz właśnie ten dolny ekran będzie wchodził w grę jednak. Więc teraz, będzie cięcie. Pokażę wam teraz ekran dolny, co się na nim dzieje. A więc, jak mówię, cięcie. Okej, to jest właśnie ten dolny ekran. Widzicie tutaj teraz, nie ma, tylko Emma do nas mówi. I też mamy portfel niby ten w powiększeniu. I co nam mówi Emma? Musisz upewnić, że zbadasz każdy dowód ostrożnie ze wszystkich stron. A teraz zacznijmy badanie. Pod każdym kątem. I tak, widzimy, że możemy tak ten portfel możemy nim obrócić w lewo, w prawo, albo w górę i w dół, jak widzicie. Także możemy tutaj się bawić w przybliżenia od dalej. Taki wiecie, zoom. Jak widzicie. Jednak żeby właśnie coś z tym portfelem zrobić, musimy go oczywiście otworzyć. Tu jest taki właśnie guziczek. Takie otwarcie. Widzicie, na to właśnie najechałem. O, popatrz, myślę, że tu może być jakaś poszlaka. Powinieneś to sprawdzić. Naciśnij guzik badaj. A więc zrobimy to. I widzimy, nasz portfel się otworzył. To jest karta identyfikacyjna. Detektyw Bruce Gurman. Numer ID 5842189. Widzisz, czyż badanie naukowe nie jest przydatne? Przypuszczam, jednak nie widzę, co jest z tym takiego naukowego. Właśnie, przecież każdy sobie może portfel otworzyć i tak po prostu sobie zobaczyć, co w nim jest, wiecie. Okej, i mamy naszą kartę identyfikacyjną w dowodach. I tyle co do tego ekranu dolnego, więc znowu cięcie, wracamy do górnego ekranu. Okej, więc już znowu mamy ekran górny. Upewnij się, że zbadasz każdy kawałek dowodu, który znajdziemy. To chyba muszę się teraz naprawdę szykować. Coś takiego. Okej, więc co tu jeszcze możemy tak zobaczyć, co tutaj jest w ogóle na miejscu zbrodni, na tym parkingu. Na przykład możemy zobaczyć, czy tutaj mamy jakieś drzwi. Tak, tutaj są drzwi. Już się badam. Sprawdzę.